ma coraz mniej życia. Zrobimy w ten sposób. Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, kochani. Ja jestem Piotrek, znany też jako Zipek. I słuchajcie, przychodzę do was dzisiaj z konkursem. Słuchajcie, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie na Starter Pack, to musicie dać łapkę w górę, zasubskrybować oraz dać dzwoneczek i w trakcie filmu pojawi się na 5 sekund ciacho na ekranie. I waszym zadaniem jest, żebyście napisali, w której minucie dokładnie się pojawiło i napisali chcę ciacho, i wśród osób, które napiszą dobrze, po prostu wybiorę zwycięzcę. A teraz przechodzimy już do gierki, w której zdobyłem nową broń, która się nazywa Tommy Gun. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ona działa i w ogóle jesteście ciekawi, czy wygrałem w tej gierce, to zapraszam was do oglądania, bo jest ona naprawdę długa i ciekawa. Widzimy się w gierce. Eloszka. Dobra, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piotr i słuchajcie, lecimy do pomidorowego przysiłku. Dlaczego? Bo kurde... bo tam jest pomidor, słuchajcie. Pomidor, kręcący się pomidor. Uśmiechnięty, kręcący się pomidor z wąsem. I oprócz tego też jest nowa aktualizacja do Fortnite'a, słuchajcie. Aktualizacja, w której jest nowa broń o nazwie Tommy Gun. Tommy Gun, którą na pewno spróbujemy zdobyć już na starcie, ale na tą chwilę my dostaliśmy shotguna, dostaliśmy potkę, więc lecimy jak najszybciej do tego przeciwnika. W związku z tym, że mamy tą przewagę właśnie. No i dobra, i gościu, i po gościu, bez straty życia oczywiście chcieliśmy to załatwić i tak się też udało zrobić. Bierzemy jego akaczyka, skrzyneczka oczywiście także zostanie wzięta. Uwaga, pyk, i co my tu mamy, fajne rzeczy, naprawdę. O, i są te potki właśnie, które tak bardzo chciałem dostać. W związku z czym, dlatego nie brałem tej dużej potki, nie wypijałem przed walką z tamtym. Poza tym, prawda jest taka, że jak dostaniecie shotguna na starcie, to nie ma co stać, nie ma co pić potek, tylko należy lecieć i mu wpierdzielić po prostu temu gościowi, czajcie, nie? Nie ma na co czekać. O, także zamiana na shotguna na lepszego i pyk, pyk, pyk. I lecimy do domku. Lecimy do tego. O, ktoś tam jest. Ktoś już tu pewnie idzie w moją stronę. Jak nic. Dobra, jest, widzę typa. Dobra. Dobra, robimy tak. Dobra, i po typie po prostu, trzeba na szybkości, nie ma co się bawić z nimi, trzeba po prostu podejść, na szybko ich rozwalić, póki nie mają czasu, żeby ci coś zrobić. No i gitara, tak to się właśnie robi. Lecimy w stronę tutaj wypasionej wyrwy, dlatego że tam jest też strefa, więc lecimy w stronę strefy, żeby potem nie było, że nie idę w ogóle w stronę strefy i ginę jakoś łatwo. O, amunicja zawsze spoko, zawsze ją chętnie przyjmę. I tutaj tak. Tutaj wezmę sobie oczywiście, co to jest, co tu jest, co to tu jest, co to tutaj jest, nic przydatnego chyba zbytnio. O, takie pistolecik to ja wiecie, to ja na śniadanie kurde rozpakowuję. Teraz weźmiemy tutaj skrzyneczki, dobra, nie ma skrzyneczek, nie ma, no dobra, trudno się mówi, idę tutaj po jabłko, jedno albo dwa nawet. Brakuje mi co prawda surowców do budowania, więc pozbieram już trochę tego drewna, wiem, że to niedużo, ale zawsze coś. O, jabłko zjedzone, jeszcze jedno i będę miał 100 punktów życia. Pyk. No i gitara bomba. Bomba stiko fantastico, słuchajcie. Dobra, gdzie idziemy? Chyba tam, w stronę hangarów. No, trzeba iść w stronę hangarów po prostu. Trzeba jak najszybciej w stronę strefy. O, fotelik muszę sobie podsunąć, bo już mi plecy zaczęły boleć normalnie. No i dobra. Nie widzę tu nikogo. Dwie osoby zabiłem? Kiedy? A, no tak, dobra. Już wiem, które dwie osoby. I na tą chwilę nikogo tutaj nowego nie widzę. 100 surowców jednego, 100 surowców drugiego. To jest taka ilość, powiedzmy, że okej na tą chwilę, na ten moment. Do walki tam z jedną osobą to jest okej. Jak będą dwie osoby, to trochę gorzej. Więc przydałoby się coś jeszcze zdobyć. Ale dobra. Na razie idziemy tutaj. Zobaczymy, czy kogoś tu wyskautujemy. Na pewno ktoś jest w tej wyrwie. Tylko w którym miejscu? O, to jest pytanie. Tutaj są też grzybki, halucynoganki, które dają nam po 5 punktów obrony. Więc na pewno po niej się też wrócimy za chwileczkę. Tylko najpierw sprawdzimy, czy to jest skrzynka. O, ktoś ją zabierał. Ktoś ją już zabrał, tą skrzyneczkę. Więc możliwe, że ktoś jest w ogóle w tym miejscu tutaj. I nie ma, chyba nie ma. Zamienię tu broń. Niby nie będę używał akacza, ale
Wiecie, zawsze warto mieć lepszą broń, lepszą, ulepszoną. O, dużo dropu. Naprawdę dużo dropu. Halucynogenki. Powielam także, żeby sobie 100 punktów obrony po prostu zrobić. Chociaż chyba mi się nie uda. Chyba jest ich za mało. No, o jednego za mało. O jednego za mało, jak nic. Ale tam jest kolejny, więc po niego też pójdę. 2 punkty obrony to niby niedużo, ale... Ale dobra, już wezmę. No skoro i tak tu jestem, to czemu nie? Jeszcze jestem w strefie. Nie ma problemu. Miło by było, jakbym znalazł nową broń. Nową broń, która się nazywa Tommy Gun. Więc po prostu się wrócę tutaj, w to miejsce. I zobaczę, czy ktoś przypadkiem nie zostawił go po prostu tutaj leżącego na ziemi, bo jest ta broń dosyć ciekawa. Nie jest najlepsza. Naprawdę, są lepsze broni niż Tommy. No, ale tutaj proszę bardzo, są o wiele lepsze broni niż Tommy, więc nie wszyscy gracze go lubią. Po prostu, z tego co zauważyłem, mało, jeszcze chyba w ogóle się nie spotkałem z nikim, kto by do mnie strzelał z Tommy'ego. Więc to już jest w ogóle inna bajka, nie? Jest naprawdę chyba mało ich. Albo jest mało Tommy Gunów, trudne do znalezienia, albo po prostu nikt ich nie używa, nie? Nikt ich nie używa, bo są za słabe. Może też tak być. O, tam w wieży chyba ktoś jest. Z tego co mi się wydaje. Myślicie, że jest w wieży, czy gdzie? Tak, jest w wieży, jak nic. Wieża jak nic. Czy strzeli? Strzelasz? O, jest w wieży, dobra. Lecę do niego. Tutaj normalnie wskoczę, na razie. I zrobię taki myk. Zrobię myk taki jak wcześniej. Po prostu z shotgunem. Dobra, leży, leży typo, ale czy tam jest jeszcze jeden? Boję się, że tam może być jeszcze jeden gość, albo jak nie tam, to gdziekolwiek tutaj, szczerze mówiąc. Więc na tą chwilę się tutaj zagrodzę, uleczę i ciekaw jestem, czy ktoś tu jest, ej. Jest tu ktoś, czy nie, jak myślicie? Chyba nie, chyba nie. Wydaje mi się, że nie, to by było zbyt piękne, jakby on tu był jeszcze, żeby nas zdobić tak prosto, na prosto, tak mega łatwo. Ale raczej wątpię, naprawdę. To by było zbyt chamskie też. O kurde. Słuchajcie, bardzo słabo. Dobra, leży. Ale nie mam punktów, nie mam jak się uleczyć w ogóle. Jeżeli ktoś tu będzie, to się tak zdenerwuję, naprawdę. Jeżeli jeszcze jedna osoba tu będzie. Tym bardziej, że miałem nieustawione wszystko, czajcie. Miałem wszystko, miałem jakoś rozwalone. Nie! O kurde. Uciekam stąd, jak nic stąd uciekam. Uleczę się, uciekam. Wezmę tylko Tomasza. Wezmę Tomasza, to na pewno. Ale do tego potrzebuję się uleczyć. Gdzieś tam ze snajperką gościu na mnie czyha. Więc to jest słabe. To jest naprawdę słabe. Dobra. Uleczeni. Tomasz. Tomasz wzięty. Tutaj pyk. I zobaczmy, gdzie jest typo. Gdzie ten typ, co do nas strzelał? Taki kozak był. Taki kozak z daleka. Ale jak już wychylam, to już się boi, nie? Taki typowy, nie? Typowy kozak, kurde. Dobra, chowam się stąd. Chowam stąd, idę stąd. Po prostu w stronę tutaj. Znowu wyrwy. Bo tutaj są, nie dość, że są maszramki, to są jeszcze koksy, które nam się przydadzą. I pierwsza sprawa. Zamienię tu wszystko, żeby było tak jak trzeba, bo nie miałem shotgunów dobrze ustawionych i przez to się strasznie bałem, byłem zestresowany mega. Tym, że właśnie słabo mi pójdzie przez to. I właśnie wyszło tak jak mówię. Słabo, naprawdę słabo było. Dobra, tutaj nikogo nie widzę. Nie wiem, czy wy kogoś zobaczyliście. Jeżeli kogoś zobaczyliście, to zostawcie łapkę i subskrypcję. Słuchajcie. Gdzie my tu możemy lecieć teraz, w tym momencie? Przydałoby się zebrać to drewno do budowania, bo straciliśmy mega dużo w czasie tej walki, a tamten gościu nie miał też już nic. Więc jakby nie dość, że straciliśmy, to jeszcze sobie nie zdobyliśmy z powrotem, zabijając typa.
I my straciliśmy i on. To jest zawsze słabo, słabą opcją. A na tą chwilę by się przydało spotkać tego typa z tą snajperką, nie? Gdzie on może być? I czy ktoś jest tutaj generalnie? Oho! Ktoś jest. Dobra, i tam ktoś jest. O kurde! Dostał headziora. Może tam pomogłem komuś, może nie. Strzelałbym, że komuś pomogłem. Dobra, rozwalamy tutaj mu wszystko. Jak leci. Dobra. I żeby się nie leczył, żeby nie miał możliwości się uleczyć. Proszę bardzo, nie ma leczenia, nie ma leczenia, gościu. Dobra, gorzej z tym, że... Gorzej z tym, że tutaj trzeba typa rozwalić, słuchajcie, jak najlepiej. O, i tyle gościu, sorry, sorry, ale musiałem się ciebie pozbyć, jak najszybciej. O, biorę tutaj to, oczywiście, armor także. Ciekawe, czy miał tylko jeden, niestety tylko jeden. Tutaj, żeby nas nikt nie zestrzelił w międzyczasie. Szybko trzeba osłaniać się, ale widzieliście, jak działał Tommy. Przykro mi, że po prostu już nie wezmę Tomasza, ale musicie to zrozumieć, no. Tomasz nie jest jakiś mega, mega OP. Nie jest najlepsza tu broń w grze. Więc, a chcemy wygrać chyba. Chyba każdy z nas chce zobaczyć wygraną w tej rundzie, więc... Więc po prostu tak rozwiążemy tą sprawę. Że zamieniamy Tomasza. Na coś innego. I tamtego typa, który tam jest, też bym chętnie zabił. Też bym chętnie zabił, słuchajcie. Tylko gdzie on jest teraz w tym momencie? Nie wiadomo. Nie wiadomo, gdzie on może być. Może jest gdzieś już blisko. W miarę. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jest taka bardzo duża szansa w sumie na to, że on jest gdzieś już tutaj. Jest tutaj. Dobra, jeden martwy. Tutaj kolejny od razu. Dobra, dwóch martwych, ale słuchajcie, jest to bardzo słaba opcja, bardzo słaba, dlatego że tutaj ktoś nas może bardzo łatwo tutaj w tym momencie rozwalić. A nie chcemy tego, nie chcemy, na pewno tego nie chcemy. Tutaj zamieniam szybko. Tutaj te potki zamieniam. I się osłaniamy, słuchajcie, osłaniamy się najlepiej jak potrafimy. Po prostu. I no trudno, no teraz chwila prawdy. Albo nas ktoś zabija, albo nie. Albo będziemy mieli szczęście, albo nie. I tyle. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji po prostu, słuchajcie. Jest nieźle, przeżyliśmy, także jest naprawdę ok. Jak tutaj z tymi, z itemkami. Nawet ok. I słuchajcie, tam jest kolejna osłonka. Kolejna osłonka, więc będzie mieli 100 na 100. 8 osób do końca, 7 killów. Ok. Podoba mi się. Podoba mi się. Czy kogoś tu zobaczymy jeszcze w miarę blisko? Myślę, że jest taka opcja. I to bardzo duża, że ktoś tu jest jeszcze. Tym bardziej, że strefa jest naprawdę blisko. Naprawdę, naprawdę blisko jest strefa. Się zamyka. Więc i to jest w tamtą stronę, więc możliwe, że ktoś tu będzie. Czy wziąć osłonkę, czy wziąć snajperkę? Wezmę, słuchajcie, osłonkę, bo osłonki zawsze mi się bardziej przydadzą niż ta snajperka, która jest, no powiedzmy sobie szczerze, średnia, bardzo średnia, ze średniej półki po prostu. Więc tak też zrobimy. Tutaj sobie nie wykorzystam tego, tylko podejdę normalnie w stronę strefy. I słuchajcie, myślę nad zbudowaniem po prostu jakiejś wieży jednej wielkiej. Już na teraz, już w tym momencie. Ale nie lubię tego, dlatego że od razu daję przewagę przeciwnikowi, od razu wie, gdzie jestem. Więc to nie jest zawsze to najlepsza opcja, ok? Umówmy się. Czasami nie warto, czasami warto. Na tą chwilę myślę, że nie, dlatego że jest jeszcze za dużo graczy i wszyscy będą wiedzieli, że ja tam jestem. Po prostu, czajcie. I to jest słabe, to jest bardzo słabe, żeby tak od razu dać przeciwnikom jakby wiedzę tą, gdzie jesteśmy, nie? To info, powiedzmy. Które da im tą przewagę mocną. Nad nami. O, jest gościu. Nie wiem, czy mnie widział, ale ja go widziałem. O. Pewnie mnie nie widział.
Gościu, gdzie ty jesteś? Dobra, jest martwy. Kolejny gościu jest martwy. Nie wiem, co on tu robił w ogóle, co on myślał, że zrobi, szczerze mówiąc, ale wziąłbym tutaj sobie chętnie ten pistolecik. Przepraszam, na chwilę, zaraz. Mam telefon, kurde, najgorszym momencie możliwym. Niestety muszę odebrać kiedy indziej. Sorry, ktokolwiek dzwoni. Dobra, bierzemy. Pyk. I tutaj uciekamy, uciekamy, słuchajcie. Powolutku, powolutku tutaj wejdziemy na górę, która naprawdę jest chyba najwyższym punktem w tym momencie. Tutaj. Wydaje mi się, że to najwyższy... No, kurde. Widzicie, jak słabo to wyszło? Najwyższy punkt, mi się wydaje. Taki, wiecie, taki... stworzony przez naturę, że tak powiem. Stworzony przez naturę, najwyższy punkt. Tam ktoś coś jest. Niby fajnego, ale... Zaraz to ogarniemy. Na tą chwilę spróbujmy tutaj kogoś wyskautować. 6 osób do końca. A jesteśmy w dobrym miejscu. Jesteśmy naprawdę w dobrym miejscu, więc po prostu wykorzystamy to. I robimy tu po prostu górę. Robimy tu górę. Tyle. Robimy tu wieżę. O. Gdzie on jest? Tam gdzieś, okej. Okej, okej. Gościu, gościu. Możesz się odwalić ode mnie, strzela do mnie, prawda? Dalej do mnie strzela, jak nic, dalej do mnie strzelamy. Co za lamus, no po prostu. Czajecie to? Czajecie go? Czajecie tego typu? No, kurde, bele, no, jak ja tego nie lubię, jak się w ten sposób gra. I tutaj plecy mi w każdej chwili ktoś może zrobić. On marnuje amunicję, ja marnuję amunicję. Nic z tego obaj nie mamy. Naprawdę, słabizna. Dlatego warto budować właśnie podwójne wieże, słuchajcie. Podwójne wieże zawsze są spoko w tym, w takim momencie. Ale żeby zrobić podwójną wieżę, trzeba... Kurde, bele, no. Widzicie, widzicie, jak to wygląda. Widzicie, jak taka walka wygląda. No i patrzcie, jaki to jest słabiak. I on się boi, nie? I on się boi, i on się zabudowuje non-stop. I nie wystawia się, nawet na sekundkę. To strzela z tego RPG-a. Jakby był nie wiadomo kim. I co, gościu, warto było? Warto było do mnie tak strzelać z tego RPG-a? I co, wygodnie ci teraz? Tak się ze mną strzela na daleko. Ja go po prostu zostawiam i lecę. Bo ktoś tu jeszcze jest oprócz niego, na pewno. O, właśnie o tym mówię, właśnie o tym dokładnie mówię. Przykro mi, gościu, ale masz już na tyle mało zdrowia, punktów zdrowia, że powinieneś się poddać. Wiem, że to mówię, że powinien się podać, ale kurde. Słuchajcie, już mnie po prostu zdenerwował, czajcie, nie? Okej, beczka obfitości. To jest coś. Tutaj niestety muszę uważać, żeby tutaj, że... strefa po prostu, rozumiecie, nie? Strefa jest, nie jesteśmy w strefie. Beczka jest w strefie. Słuchajcie, jest w strefie beczka. Nie, prawie jest w strefie. Jest bardzo blisko strefy. I w związku z tym... Zrobimy w ten sposób. Zrobimy w ten sposób. Wiem, że wolno dosyć buduję, ale... No, musicie to zrozumieć, że nie jestem jakimś mega prosem. Kurde, on miał ammo też do... Słabo. Słabo, że nie mam już ammo do RPG-a. 4 osoby... O, ale jestem w strefie. Także to jest też spoko. Spoko rzecz. Poczekamy sobie po prostu. Mamy 8 killów. Oni muszą do nas iść, no. Spróbujemy po prostu wygrać, a nie lecieć na chama jak nie wiadomo kto. A w związku z tym, że jesteśmy w strefie, to naprawdę warto. Kurde, dwie rzeczy są tutaj do zgarnięcia. I gość, który nie wiadomo gdzie jest, prawda? Nie wiadomo gdzie on jest. Nie wiadomo gdzie są ci, reszta gości, gdzie jest, nie? O,
Oho, skąd się strzelają? Tam gdzieś są obok siebie chyba, nie? Tak, dokładnie. Słuchajcie, to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy możemy lecieć. Oby tutaj nikogo nie było. Jeżeli się pomyliłem, to naprawdę byłoby słabo. Naprawdę byłoby mega słabo. Dobra, widzę. Gdzieś tam gościu jest. I to jest jeden gość tylko. Prawda? Tak, to jest tylko jeden gość. Czyli gdzie jest reszta? Gdzieś tu musi być reszta. Ja wyszedłem ze strefy. Wow, wow, wow. Mega słabo, mega słabo, mega słabo. Jesteśmy poza strefą. Ktoś nas może tutaj, może nam plecy zrobić. Gdzie on jest? Tam jest jeden. A ty, i tam to jest drugi chyba, nie? Prawda? Że było tam dwóch? Czy tylko jeden? Dobra, czekam na niego. Czekam na niego. Ten, tamten może się gdzieś kryć. Po prostu. Przeładuję, żeby nie było problemu. Tutaj mam jeszcze dopotkę do wypicia. Dobra, rozwalamy mu możliwość w ogóle podejścia tutaj. On zamykany jest w strefie w tym momencie. Musi się bać po prostu gość. A tutaj czy ktoś nam nie wchodzi na plecy w międzyczasie? Ktoś tu musi... Gdzieś tu jest jeszcze jeden typ, prawda? I gdzie on jest teraz? Oto jest pytanie. Gdzie jest ten ostatni typ? Gdzie jest ta ostatnia osoba? To jest naprawdę ciekawe. Ona się gdzieś kampi, czy o co chodzi? Jakby... Nie kapuje tego. O nie! O nie, bardzo niedobrze. Nienawidzę tego, jak mi źle wskoczy właśnie w ten sposób. Dostał po głowie. Ma coraz mniej życia. Zrobimy w ten sposób. Dobra, jest martwy. I ostatni gościu został. Słuchajcie, oj, ostatni gość, który czekał tylko na to. Jest, jest wygrana, słuchajcie, 10 killów. Tak jest, udało się, słuchajcie. Ale fajnie, jeszcze Tomim na samym początku. Na samym początku miałem Tomiego, więc naprawdę fajnie. Skara na samym końcu. Słuchajcie, co tu dużo mówić. Zwycięstwo, udało się. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się wam podobało, to pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji. Nie, słuchajcie, musi być łapka w górę i musi być subskrypcja za to, że zwyciężyłem. Widzimy się już w następnym odcinku. Na razie, cześć i czołem. Elo!